Witam was wszystkich bardzo serdecznie i już na wstępie przepraszam za mój głos. Niestety jestem od tygodnia chora i nie potrafię mówić. Dzisiaj materiał jest króciutki i bardzo nietypowy, ponieważ nie jest to materiał o grach, a informacja i prośba do was i zaproszenie was do akcji. Jak większość z was dobrze wie, obecnie w Polsce trwa 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i jak co roku Jurek Owsiak wraz z resztą próbują uzbierać pieniądze na bardzo dobry, szczytny cel. I stwierdziliśmy wraz z kilkoma znajomymi, że przyłączymy się do tego, ponieważ chcemy pomagać i nie tylko i wyłącznie dawać wam jakiś content, naszą pracę, ale także pomagać ludziom, którzy naprawdę tego potrzebują. Paweł Dybała, tłumacz mang w Polsce, z którym zrobiłam kilka miesięcy temu wywiad bardzo fajny na konwencie Confiction, podjął heroiczny w tym roku wysiłek stworzenia mangowej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oznacza to, że powstała specjalna strona, na której możecie znaleźć specjalne aukcje wystawione właśnie przez Pawła Dybałę, wydawnictwo Wiątme Fantastika, wydawnictwo Kotori, a także wiele innych osób, które są związane z akcją, m.in. ja, Gramania. Zdecydowaliśmy się właśnie wystawić troszeczkę rzeczy i żeby te pieniądze, które z tych rzeczy kupicie na aukcji, przeszły właśnie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i pomogły komuś, kto naprawdę tego potrzebuje. Jeśli ktoś z was ma ochotę przyłączyć się do tej akcji i wziąć udział w aukcjach, to oczywiście wszystkie linki znajdą się w opisie. Tam będzie specjalna strona, na którą możecie kliknąć i znajdziecie ten aukcję. Są tam mangi, unikatowe wydania po japońsku, słowniki, książki. Ode mnie znajdziecie kawaj mangowy pak, a tak na pewno dodam jeszcze coś więcej, ponieważ mam swój sekretny staż w troszeczkę innym miejscu, więc na pewno dodam jeszcze troszeczkę aukcji. Natomiast obecnie na stronie jest już kilkadziesiąt przedmiotów, które możecie licytować i tak jak wspomniałam, wszystkie pieniądze, które tam włożycie, przekazane zostaną na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. My nie ponosimy z tego tytułu żadnych korzyści, poza tymi dobrymi, tym naszym przeświadczeniem, że robimy coś dobrze i robimy coś dla innych ludzi i robimy coś, co po prostu daje nam radość. Do finału Wielkiej Orkiestry zostało zaledwie kilka dni, ale pamiętajcie, że aukcje na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy trwają do 31 stycznia i będziecie mogli licytować nie tylko i wyłącznie właśnie do finału Wielkiej Orkiestry, który jest w połowie tego miesiąca, ale także i do 31. Więc jeżeli ktoś z was chce się przyłączyć, będę wdzięczna, bardzo chętnie zapraszam was na tą akcję, abyście mogli po prostu pomóc komuś i zdobyć coś fajnego. Hasło tegorocznej akcji to wiatr w żagle i pieniądze, które przyjdą z licytacji, dostaną dzieci na medycynie zabiegowej, które pomogą ratować po prostu życie najmłodszych. Fundacja w tym roku będzie skupiać się przede wszystkim na takich dziedzinach medycyny dziecięcej jak chirurgia ogólna, kardiochirurgia czy neurologia. Myślę, że jest to świetny cel i nawet jeżeli jesteśmy graczami, możemy w jakiś sposób pomóc i uważam to za świetną okazję właśnie do pomocy. Nawet jeżeli nie macie ochoty po prostu chodzić gdzieś po jakichś większych akcjach, możecie po prostu kliknąć na aukcji, wylicytować i w ten sposób wygrać coś, co pomoże komuś wygrać życie. Dlatego dziękuję wam za obejrzenie tego krótkiego wideo, dziękuję za każdą osobę, która kliknie w taką akcję i zalicytuje i w jaki sposób pomożemy trochę tym, którzy potrzebują nas najbardziej i mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłym roku na jeszcze większej akcji, nie tylko mangowej, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Siema!